Witajcie, ja jestem Darkness i dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku na moim kanale na Versusie Gigantów wraz z Koshim. Cześć, tu ja Blowek. No skina masz sobie podobnego. Właśnie czemu mam innego skina niż tam? No bo jakby tutaj na gigantach zrobili ci twojego starego poprzedniego skina. Ale chociaż dobrze krokodyla zbudowali. No nie, no krokodyl jest, powiem ci, najlepiej zbudowany do tej pory widziałem. Ogólnie... No ja bym zostawił łapkę w górę na miejscu widzów za krokodyla. Mapę budował Polish, Bobber, Foxer i Lesik, więc już widzicie, do... widać straszny progres w momencie, kiedy trzy osoby budują mapę, a nie jedna. No, jest ładniejsza. A o co chodzi w tej serii w ogóle? No stary, o co chodzi w serii, to już wiesz, bo już kiedyś byłeś, nie wiem, czy wygrałeś, czy przegrałeś. Zawsze wygrywałem, zawsze. Aha. No to teraz będziesz miał jakby możliwość ochronić to, co teraz powiedziałeś. A mi nie działają te przyciski. Ale to nie jest ważne, dziecko, spokojnie. Ale słuchaj, ja muszę mieć zostawisz łapkę w górę, zostawiłeś łapkę w górę? To jest łapka w górę, stary. No to słuchaj, to może pojutrze się pojawi odcinek Gigantów jeszcze z jedną osobą, możecie obstawiać, kto to będzie. A potem się pojawi versus z wami dwoma. Wow! Model robimy widzowie, czyli zapraszam dwie osoby na pojedynczego wersusa gigantów, a potem robimy we trójkę wielki finał. Z Julką jakby. I ze mną będzie. Nie, z Julką już był, stary. Ale ja chcę jeszcze raz z Julką. Ale z Julką już był. Ale ja chcę jeszcze raz. Dobra, no to w takim razie możemy przejść do gry. Słuchaj, jakbyś zginął, to po prostu rozpisz się tutaj, ale gdzieś do swojego przycisku. Jakby w mój Dobra. Nie możesz klikać, nie? Gdzie jest mój... A, tu jest mój przycisk. Dobra, więc trzy... Inventory true. Halo. No to jest. Nie działa. Ale jakby to poszło dla wszystkich, wiesz? A, to super. Dobra, to 3, 2, 1, start! A nie działa mi przycisk, stary. Jak to ci nie działa? Przycisk mi nie działa. Jak to? No. Jak to ci nie działa przycisk? Aha, dobra, to czekaj, ci mam opa. Masz opa. Wow, dobra. Działa mi przycisk. Dobra, stary, teraz jest teraz, git. Teraz? Teraz zaczynamy grę, okej? Okay? Co musimy zrobić? Szukaj skrzynek. Skrzynki to pewnie w moim skinie będą ukryte, ale są też pewnie pułapki, nie? Wiesz co... to jakby... różnie. Czekaj, game rule... Jak to było, kurde? Keep inventory true. Nie, do they cycle false. O. Proszę bardzo, bo tam to już kliknąłem na spawn. Ale drzew, a my mamy tą samą mapę? Tak samo wygląda? Tak, mamy identyczną mapę. W identycznych miejscach mamy skrzynki chyba postawione. Czy raczej na pewno, bo... O kurczę, ty domek! Jak się wystraszyłem tego creepera! O lol, tu się na samą górę da wejść. Ej, tu w ogóle dużo surowców jest, wow! Co to ale... jest? Ej. O, dobra, tak to się robiło, jakby nie mogli kliknąć shift. Na wyspie? Creepery? No. Nie, miałem jednego tak jakby. A, mam nadzieję, że cię wybuchnął. Nie wybuchnął. No, no nie, to teraz mam trudniejszą rozgrywkę. O! Skrzynkę znalazłem! Ja znalazłem kolejną. W ogóle, tym razem mamy w głowie TNT, nie? Które trzeba wysadzić po prostu, bo... Ostatnio chyba jak grałeś na poprzednim sezonie, to było tak, trzeba było coś zdobyć, nie? Tak, trzeba było obsydian zniszczyć i trzeba totem było podpalić. Ja wszystko dobrze pamiętam, doktor. Jaki totem podpalić? Co ty gadasz? Ty chyba na innej serii byłeś w ogóle. Na pierwszym sezonie chyba, na drugi już mnie nie zaprosiłeś niestety. Tak? Tak, tak było, ja pamiętam. No to dobra, no może nie chciałem, no ale w sumie to zostawcie łapkę w górę, jeśli cieszycie, że jest Koshi. Jak nie, to też zostawcie łapkę w górę i zobaczymy, kto się cieszy, jak to Słuchaj, nie. Słuchaj, lepiej, że Koshi niż Shandy, nie? Koshi, Shandy, Shandy, Koshi. Znajdźcie różnicę. Poza pierwszą sylabą. Shandy ma 14 lat, ej. Shandy? No ale stary, w sumie ja cały czas zapominam, że ty też masz 14. Ja mam stary 13. Aha. Nie wiem, czy wiedziałeś o czyli tym. Czyli Shandy to twój starszy brat, a nie młodszy. Nie, tak. Mi się wydaje, że ty jesteś starszym bratem, coś mnie w bambuko robisz. To mój brat troll, musisz o tym pamiętać. Tutaj była wcześniej skrzynka, na przedniej mapie, teraz tutaj nie ma. A czyli to jest tak samo zbudowane? No zbudowane jest tak samo prawie, ale skrzynki są, wiesz, pomieszane jakby, nie? W różnych miejscach Cholipka. Są. Cholipka, ej, wiedziałeś, tutaj że też tutaj nie w ma skrzynki. Są diamenty? Tak. Jak kopalni. Super. Ej, ale ty znasz, stary, tą mapę już. Ale tutaj to ona nie jest jakoś taka, powiem ci, że nic mi to jakoś nie dało, że wiem, co jest za tymi trzema blokami więcej niż ty. Jakby, no, nie wiem. Jakby to serio, ta wiedza, którą mam, dużo nie zmienia aż tak.
Ja wiem, że no w sumie ostatnio to wygrywałem często, no ale był przecież taki okres na Versusie, że przegrywałem cały czas. A po co to jest w ogóle jest lapis? Nie wiem po co. A ty się nie interesuj. A, bo on będzie potrzebny, rozumiem. A, to chciałeś mnie wkręcić teraz. Kurczę. O, proszę bardzo, czy jednak coś tu jest? Wow! W środku w skinie też coś jest. No właśnie o tym zacząłem mówić. Tu jest parkour, a już no masz... jest parkour. Masz żelazny kill-off? Nie. A skąd ty to masz? Co? Upgrade your pickaxe? No, mordeczko. Ja mam super rzeczy już. Super rzeczy? Co znaczy super rzeczy? Super duper rzeczy. Okej. Super dupne z rzeczy. Takie rzeczy mam. O, ja też mam fajne rzeczy. O, to jest fajne. Ale czemu to jestem ja i dealer? O co chodzi? Czy to jakiś śmieszny żart? To... DXD, piszcie DXD w komentarzach, ludzie. Nie, dealera się stąd... Sorry, ale chciałem się go stąd pozbyć. DXD jest prawdziwe. Nieprawda. Tak. W ogóle jest prawdziwe. Mówisz to sztywno, jakbyś, nie wiem, czytał kartki tłumaczonej przez... Przez translator... Google'a. Dobra, never wow, mind. Co tu jest? Ej, gdzie jest TNT? W moim łbie? Tak, w mózgu. W moim łbie. Bo trzeba stary mózg wysadzić. Jakby myślę, że tyle to ty już wiesz. O, ja nie wiem, czy w środku mojego mózgu cokolwiek jest. Mówisz? No tak ciężko, a ty wydaje mi się, że już pewnie do mnie idziesz. Nie. Jakby jest dopiero 7 minuta, ja nie mam w zwyczaju się szybko przygotowywać jakoś, bo... Znaczy jest to trochę... Kurde, i zagadałeś mnie. I co zrobiłem? I zamiast kamiennej siekierki zrobiłem kamienny kill-off. Ty kurcze... O nie, aj, ty teraz kurczaku. Nie lubię. O nie, dobra, no to idę zrobić jeszcze raz. Tym razem zrobię siekierkę kamienną. Pyk, bo ona mi będzie potrzebna. No. Dobra, do tego. Ja już do ciebie idę. Co to znaczy już do mnie idziesz? Ja idę twój mózg zniszczyć! Zjeść go! Aha! Nie, to mówisz stary, jakby ci odbiło totalnie. Jakbyś, nie wiem, może jesteś chory na grypę? Słuchaj, ja po prostu jestem wyspanym człowiekiem. O nie, no wyspany to też takie dziwne uczucie. Jakby nieczęsto się zdarza, prawie jak grypa. Kiedy ostatni raz się wyspałeś? Stary, nie pamiętam, co znaczy się wyspać. Wyspać się to bardzo podobne do wysrać się. Ale... No nie. To nie to samo słowo. Pamiętajcie, tu grób jest, wow. Rip koszy, o co chodzi? Zrobili ci grób? Tak. To chyba stary tak, wiesz, przedwcześnie w sumie trochę. No, ja jeszcze tak mam wiedzieli, dużo że, rzeczy do zrobienia. Wiedzieli, że już przegrasz. Ja sobie tutaj usprawniam wejść na górę. No, jakby może w ciebie po prostu nie wierzyli budowniczy. Czekaj, Bober to budował. Bober jest od Lucky Bloków, stary, to on wierzył. Bober, leśnik, Foxer. Szkoda, że nie ma nic. To robił jedzenia. Co dokładnie, to nie wiem. wiem, że robili mniej więcej razem. Pewnie to się bardziej obijało, a ktoś mniej, ale robili mniej więcej razem. Okej, okay, teraz o co chodzi tutaj. Wsadź butelkę i podpal obsa? Wsadź? Wsiąć! Wsiąć? Stoć! Stój! Co, ja? Stój, doktor! Ale czemu ja? Stój, bo strzelam! A co ci chodzi, Koshi? Nie wiem! A wiedziałeś, że Shandy to jest dzieciak w szelkach? Co jest?! O co chodzi?! Co to ma znaczyć?! To jest dzieciak czego?! Shandy to dzieciak w szelkach. Shandy generalnie jest dzieciakiem, nie wiem czy widziałeś, stary. No, ale w szelkach. Jakby tego nie wiedziałem. Ale teraz już wiem. I nie można teraz... go... Czemu tak nie ma trolować, drugiej ręki? Bo on ostatnio płakał, jak nagrywał ze mną, że... Daj spokój, mnie wkurza tylko dealer. Jak czemu dealer cię wkurza? Bo jest głupi. Przez dealera nie ma łapek w górę? Tak. Czemu? Przez nieprawda. No, bo dealer jest głupi. Ja właśnie mi się jego postać pojawiła tutaj przed oczami. To znak! Jeszcze go? To znak, że on mnie słyszy, on wie, że go... Znak pokoju.
No nie wiem, stary, nie wydaje mi się. No stary, kurczę. Day's real, jesteście w partii Bambus, ja też jestem w partii Bambus. Mam wielki problem, stary. Prezeskami, co tam, co tam, co tam, bo co tam, nie do burdo? Końca wiem, skąd ja powinienem zdobyć... Jaki ty masz w ogóle diamont? Co jak sobie, to? Co ty sobie wykopałeś, kurde? Stone Age, nie, no ty sobie wykopałeś diamenty, stary? Nie. Po prostu? Nieprawda. Czy znalazłeś? Ja nie wiem, skąd są, tak szczerze. Aha, bo ja nie mogę, to muszę najpierw żelazo, kurde! Nie mogę takich rzeczy ci mówić, doknesianko. Doknesianko. Doknesianko, brzmi jak po prostu sianko, a nie jak dziewczyna. Doknesianka? Jest taka dziewczyna w ogóle, stary? Istniała takie kiedyś? No nie wiem, stary, jak istniała Damianka, to już wszystko jest możliwe. Dziewczyna, która zakochała się w doknesie, to doknesianka. Pyk! Oh man, oh man! O ty kurde skubańcu! O ty skubańcu! Myślisz, że ja ci tam nie widzę? O nie. O nie, o nie, o nie, o nie. Ej, stary, powiem ci tak. Co? Powiem ci tak. Nie sądziłem, że zrobisz złotą zbroję. No naprawdę, nigdy bym nie przypuszczał. Czemu? Bo sam o tym nie pomyślałem. No, dok... A! Nie zabijaj mnie! To tylko Minecraft, Dokness! Okej. To tylko Minecraft, jesteśmy okay. Przyjaciółmi. Dobra, zróbmy, ale wiesz co? Zróbmy coś nowego w tej serii, zróbmy pokój, nie zabijajmy się, po prostu zbudujmy. Ale po co komu pokój? W serii gdzie się trzeba zabijać? Trzeba farmę zboża zbudować. Aha. To będzie znak pokoju. Okej. Okay. Ej, nie rób, nie zabijaj mnie, Dokness! Nie, nie, spokojnie, tutaj po prostu... Dobra, to dzisiaj lecimy na bogato, no, dosłownie na bogato, na złoto nie. W sumie bardziej. Okej, okay, ale widzę, że sobie tam chyba, nie wiem, kosza dałeś? A czemu w ogóle nie użyłeś jakby pojazdów? Jakich pojazdów? No tych pojazdów. Tych co podpal buźkę, zniż obsa. To nie jest postać. Pojazd. Stary, nie było game rula, straciłem cały ekwipunek. Jak to straciłeś cały ekwipunek? No tak. No, co? Straciłem cały ekwipunek, no naprawdę, nie było game rula. Jak to? No... Ej, to jest ewidentnie mapa zepsuta. No nie, Dokness wygrał ten odcinek, tylko nie to. Dobra, trzymaj. Muszę to, zniszczyć mu patrz. Mózg. Nie, trzymaj, patrz. Idę zniszczyć mu mózg, podpalić ci mózg, podpalę TNT moimi zębami. No stary, jakby nie wiem, czy chcesz zobaczyć... O, ile Doknessów! Uciekaj! No właśnie, o tym... się! A. No to jakby, nie wiem, chcesz te złoto? No ale ja muszę po mój ekwipunek pójść, ja nie wiem, gdzie on jest. O, on tam na dole chyba w takim razie powinien leżeć. Tam, gdzie spadłeś. Jakby, nie? No, dobra. Fajnie, jakby spoko, no to trzeba w game rule keep inventory true. Zaraz. Aha, ja widzę problem, bo to sobie pomylili, zamiast keep inventory to było keep inventor. O nie, co za głupole. No nie wiem, czy głupole, no na pewno przeoczyli, no. Raczej nie głupole, wydaje mi się, że każdemu się może zdarzyć coś przeoczyć. Za wysoko, jak ja tam w to lecę! Nie, ja to i tak rozwalam butelki z expem, więc masz w sumie trochę czasu. Po co ci butelki z expem? Doknes! No dobra, jakby już na wyspie, nie, swojej, już będzie wszystko okej, okay, to powiedz, okej? Okay? Dobra, ale spawn pointa muszę tu ustawić. Nie, spawn pointa, a nie masz tam na respie przypadkiem? Co? Nie. Dobra, fajnie, fajnie, fajnie. To co ja teraz miałem zrobić? Ja teraz, aha, już pamiętam co miałem zrobić, dobra. Przechodzimy do planu zwany Four Days. Co to znaczy? Four tytuł? Days. Jak? Furnace. O. Jak tam o. U ciebie, stary? Furnace, halo, dealerek, jesteś tu? Nie przywołuj... Dealerek! Ducha złego samopoczucia! Ducha dobrej f***y.
Okej. Okay. Darkness, zostaw moje galoty. Okej. Okay. Na szczęście widzę, gdzie jesteś. Elo, mordo. O cholera, tu obsydian jest. No tak, a myślałeś, że co, że kamiennym kilofem je rozwalisz? No... Co ty robisz? Czemu to podpaliłeś? Co ty podpaliłeś? No tak, trochę tutaj się płonie. Okej. Koshi, czemu podpaliłeś wnętrze mojej głowy? Darkness, za dużo pytań. Co ty robisz? Za dużo pytań. Proszę mnie nie zabijać! Ja tutaj tylko zwiedzam! Proszę mnie zostawić! Czemu z ciebie itemy wypadły? Cholera, nie wiem, o co chodzi. Ej, ja też wiem, o co chodzi, naprawdę. No, trochę, dzisiejszy odcinek failowy. Ej, to wiesz co, to jakby chcesz się dotknąć po itemy? Ja jestem tutaj obok. Wiesz co, ja sobie game moda jeszcze włączę. Nie wiem, o co chodzi, widzowie. Coś jest mega popsute. No, creative mode, no i dawaj tu. Znaczy jakby... TP, Koshi, Darkness. Masz wejść to? O, man, poczekaj, założę wszystkie moje... No i wypadł na swoją wyspę! No, jak to zrobić? Tego nie wiem. No jakby lecisz, wypadł, już, w trymigach. Co ty robisz? Co to ma znaczyć? Uciekam! Jakiś... Aha. Nie, tylko nie to zostanę, zaraz wrzucamy! No, dawaj, Koshi! Co ty robisz? Czemu uciekaj, ty się... Ej, ty musisz mnie zaraz... O nie, mój chleb! Ej, znowu stracę. Ej, co jest? Ja też! Ej, co jest? Keep inventory... Jeszcze ci mózg na creative'ie! Co jest? Ej, moje item! Ej, o co chodzi? To jest mapa przeznaczona dla dorosłych. Dobra, nie, Koshi, ja po prostu zrobię w inny sposób. Jaki? A, sik! O nie, to twoja tajna broń? Zarazki, zarażę cię, żebyś grypę złapał i żebyś nie miał sił do mnie dojść. Tylko nie bakterie. Moje itemy leżą tutaj, wszystkie. Okej. O nie, moje pistony i moje... enchanty. Okej. Koshi, pokażę ci coś fajnego? Niszczysz mi w tym momencie mózg. Nie niszczę ci w tym momencie mózg. W tu tym jest momencie... dealerek! Cześć, dealerek! Co u ciebie? Tak. No, to jest... Naprawdę, tam był Karol Guter. Dobra, dobra. Patrz w górę, patrz w górę. Widzisz mój nick? No. Czemu jeździsz na trampolinie? To nie jest trampolina. To jest trampolina Minimajka! Nie, no ogólnie baw się tam stary dobrze. Trzymaj się. Jakby wydaje mi się, że w tym momencie chyba nie mamy jak tego inaczej rozwiązać. Nie wiem, widzę, co się dzieje z tym serwerem. Słuchaj, rozwiązać to ty możesz sznurówki w butach. Ale subskrybujcie, by widzieć potem finał z Shendim, jak będziemy we trójkę grali. Nie no, kurde, wydański będzie finał. Słuchaj, a ja do finału aż doszedłem, nic nie robiąc. No, powiedzmy, dobra, doleciałem tutaj nareszcie. A jak tam w ogóle, stary? Czemu sobie wziąłeś Creative'a, stary? O co ci chodzi? Jaki masz problem w ogóle? Co? Stary, przyznaj, w sensie, jak chcesz mi rozwalić mózg, skoro nie masz diamentowego kilofu, co? Rozwaliłem ci mózg! Ale ja tobie też, stary. Ja tobie też rozwaliłem mózg. Ale przecież nie miałeś diamentowego kilofu! Miałem. Jak? Tylko udawałem. Przecież ja miałem twój kilof diamentowy. Nieprawda, ja miałem mój kilof. Aaaa! Koshi. O co w tym odcinku w ogóle chodzi? No nie wiem, na ciebie rozwaliłem głowę, ty rozwaliłeś mi, więc chyba... Jest remis. Na tym możemy skończyć... O nie. Gramy modę creative... O, wpisałem jeszcze, zanim spadłem. O, ale nice. Masz rozwaloną twarz. Dobra, więc sobie widzowie, w takim razie było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie koniecznie... Subskrybujcie mnie! Koshi. Łapkę w górę. Co? Koshi?
Dobra, jakby zostawcie łapkę w górę. Dzwoneczkujcie, żeby nie przegapić powiadomień o żadnych filmie, o żadnym filmie. No i to było tyle. Trzymajcie się, na razie. No i pa pa. Napiszcie, co według was wygrał.